Mistrzu Wiedźminie! Pomóżcie starej kobiecie! O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieś na grubo obrączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Jesteś pewna, że to duch twojego męża? A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich. Na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach. Jak żeśmy tańcowali w Beletain. O tym, jak go Redańczycy zasiekli pod Rindę. Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Rivią, chciałam powiedzieć. Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Gdzie ona zniknęła? Dziwne. Grób Jaczemira. No, załatwione. Widać, żeś człowiek bywały, więc rzeknij. A dalej wystarczy bawelać raz w tydzień, czy więcej? Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosucha musi być rada. Wiedźmin, co was sprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. Czyli rozmawiałem z duchem. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za światach, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę.
To niewiele, ale musi starczyć. A wy białogłosy, co się tak kręcicie? Krwawy baron wie o was? Nareszcie. Wybaczysz mi. Już wybaczyłam.